Karolina Dobrowolska, witam Państwa serdecznie o poranku. Przed nami ostatni weekend zimy. Może dzisiaj będzie trudno w to uwierzyć, ale myślę, że już w niedzielę spokojnie będą Państwo mogli zacząć marzyć o wiośnie. Dzisiaj faktycznie prawie w całym kraju niebo przykryte przynajmniej chmurami, a teraz pada nie tylko w centrum, ale też na zachodzie naszego kraju. Słońce pojawia się tylko na północy, a także miejscami na Rzeszowszczyźnie. Jak widać, zwłaszcza w rejonie Lublina, bardzo trudne warunki na drogach. Dodatkowo w Małopolsce utrzymują się mgły. No i duża różnica w temperaturze. -2 stopnie to tyle mamy na Suwalszczyźnie, a 9 w Krośnie. Taka różnica w temperaturze między północą a południem naszego kraju utrzyma się także w ciągu dnia. Spójrzmy na to, jak będzie wyglądała ta temperatura w najcieplejszym momencie dnia, bo od 3 stopni na Suwalszczyźnie nawet do 14 w Krakowie, więc wciąż ponad 10 stopni różnicy. I w związku z tym, że ta temperatura będzie spadać, pod wieczór opady deszczu na północy kraju mogą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem. Słońca będzie mało, ale proszę mi wierzyć, jutro jeszcze trochę pochmurnego nieba, a już niedziela zapowiada się dużo przyjemniej, z dużą ilością słońca i z podobną temperaturą. Do zobaczenia za pół godziny.